Cześć, nazywam się Robert i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o pracy na plikach w aplikacji Teams. Jeżeli słyszeliście wśród swoich współpracowników głosy niezadowolenia wynikające z pracy na dokumentach tej aplikacji, no jest to film dla Was. Z plikami do czynienia będziemy mieli głównie w dwóch miejscach. Będzie to czat ze współpracownikami oraz zespoły aplikacji Microsoft Teams. Zaczniemy od czatu. Żeby przekazać komuś dokumenty lub je udostępnić, no to musimy rozpocząć konwersację z jakimś użytkownikiem. Ja tutaj sobie kogoś wybiorę. Wybieramy użytkownika. Teraz przechodzimy na dół do ikony załącznika i mamy dwa sposoby udostępniania. Skorzystamy z pierwszej opcji, załaduj plik z komputera. Uruchamia nam się eksplorator Windows. Ja przechodzę do dokumentów, mam tutaj folder do udostępnienia i wskazuję plik, który chcę udostępnić. Wybieram otwórz. Plik się wgrywa. Opcjonalnie podajemy jakąś wiadomość dla naszego użytkownika, co z tym plikiem należy zrobić. Wysyłamy enterem. Kolejną metodą udostępniania danych, które przechowujemy obecnie na dysku twardym naszego komputera, będzie metoda drag and drop, czyli przeciągnij, upuść. Wracam do lokalizacji, gdzie są pliki, które chcę udostępnić. Łapię za dokument i przeciągam go na pole tekstowe aplikacji Microsoft Teams. Analogicznie wprowadzamy wiadomość dla naszego użytkownika i wysyłamy enterem. Kolejnym sposobem udostępniania danych jest udostępnianie danych, które obecnie się znajdują już w naszej aplikacji OneDrive. Wybieramy OneDrive. Uruchomił nam się folder osobisty naszej usługi. Wskazujemy plik. Widzimy, jaka jest ścieżka tego dokumentu. Jest to użytkownik Robert i folder personal osobisty. No i analogicznie wprowadzamy wiadomość i wysyłamy enterem nasz plik. Ok, jak już udostępniliśmy dane za pośrednictwem czatu, to warto się zorientować, gdzie te dane tak naprawdę się znajdują, ponieważ aplikacja Microsoft Teams sama w sobie nie przechowuje żadnych plików. Tutaj z pomocą przyjdzie nam przeglądarka internetowa. Zalogujemy się na portal usługi 365, office.com, zaloguj się. No i tutaj wybieramy już naszą aplikację OneDrive, ponieważ tutaj właśnie będą się znajdować pliki wymieniane na czacie. Wybieramy stosowne konto. Ok, aplikacja się wczytuje. To, co się pojawiło, to w naszym OneDrive pojawił się folder pliki z czatów aplikacji Microsoft Teams. Jest to folder, w który będą przechowywane pliki, które były wgrywane z komputera. Jak widzicie, są tutaj oba dokumenty, które udostępniłem mojemu użytkownikowi. Mamy link potwierdzający to udostępnienie. Drugi dokument także jest udostępniony dla mojego użytkownika. I to są te dwa pierwsze dokumenty, które były wgrywane z dysku twardego mojego komputera. Co się dzieje z trzecim plikiem, który był wgrywany z aplikacji OneDrive? Musimy przejść folder wyżej. I widzimy dokument, który udostępnialiśmy za pośrednictwem czatu, przy czym został on udostępniony i powstało łącze też dla tego użytkownika, z którym prowadziłem konwersację. I tutaj także widzimy, gdzie ten dokument się znajduje. To, co istotne, wszystkie dokumenty, które wymienialiśmy z daną osobą, znajdziemy w zakładce pliki naszego czatu. Przejdźmy teraz do zespołów aplikacji Microsoft Teams. Zakładka pliki. Zasada działania będzie analogiczna jak w przypadku czatu, przy czym tutaj możemy przekazać dokument po prostu tworząc nowy. Niech to będzie jakaś dowolna nazwa, utwórz. Uruchamia nam się Word Online. W tym miejscu możemy ten dokument już edytować. Oczywiście będzie on dostępny dla wszystkich członków naszego zespołu w plikach danego kanału. Mamy nazwę pliku, mamy treść wprowadzoną, możemy go zamknąć. W ten sposób stworzyliśmy nowy dokument. Możemy także wgrać już istniejące pliki bezpośrednio z naszego dysku twardego, z naszego komputera. Przechodzę do stosownej ścieżki, wybieram plik, który chcę przekazać, otwórz i został on przekazany, o czym informuje mnie wyskakujące okienko. I tak jak w przypadku czatu, również będzie działała tutaj metoda przeciągnij, upuść, drag and drop. Łapię za plik, który chciałbym przekazać.
i został on już w tej chwili wgrany do naszego zespołu, do plików. Również mogę to zrobić z poziomu wpisów, ogłoszeń, konwersacji. Po prostu wybieramy plik, analogiczna zasada. Przy czym tutaj będziemy mogli dodać jakiś tekst, oznaczyć nasz zespół, że ten plik został przekazany. Wszystkie dokumenty będą gromadzone w zakładce pliki. Wspominałem, że aplikacja Microsoft Teams nie przechowuje w sobie żadnych plików. Pliki wymieniane za pośrednictwem czatu są przechowywane w OneDrive, natomiast pliki w obrębie zespołu są przechowywane w aplikacji SharePoint. Możemy do niej przejść tym przyciskiem. Uruchamia nam się witryna zespołu. Widzimy, że jesteśmy w aplikacji SharePoint. Witryna o nazwie Projekt. Nazwa tej witryny odpowiada naszemu zespołowi w aplikacji Microsoft Teams. Jest to bardzo dobrze widoczne w ten sposób. Jesteśmy w zakładce wymiana switchy, możemy przejść folder wyżej. Widzimy foldery, które odpowiadają naszym kanałom w aplikacji Microsoft Teams. I możemy eksplorować te pliki. W tym miejscu możemy przekazać pliki również z naszego komputera, tak jak robiliśmy to do tej pory. Możemy także bezpośrednio na witrynę SharePointa przenosić nasze dokumenty metodą drag and drop również. Nasz plik został wgrany. No i on będzie dostępny także z poziomu aplikacji Microsoft Teams. Najwygodniejszą metodą pracy na plikach w ramach aplikacji Teams jest synchronizacja biblioteki dokumentów znajdującej się na SharePointie z naszym eksploratorem Windows. Tutaj wybieramy przycisk synchronizacja. Zostaniemy zapytani o to, czy chcemy uruchomić aplikację OneDrive. Musimy być w niej zalogowani odpowiednim kontem. Zatwierdzamy. Pojawiła się teraz informacja, że synchronizujemy bibliotekę dokumentów naszej witryny i możemy przejść do eksploratora plików. W naszym eksploratorze pojawi się folder z nazwą naszej organizacji oraz folder z nazwą naszej witryny i w ramach tego folderu będziemy widzieli odpowiedniki naszych kanałów w aplikacji Microsoft Teams. Każdy kanał ma swój folder z odpowiednią nazwą i widzimy teraz na naszym komputerze zawartość naszego folderu na Teamsach. Możemy stworzyć nowy dokument. Synchronizacja odbywa się w czasie rzeczywistym. To będzie nowy folder. Wprowadzimy mu nazwę. On teraz podlega synchronizacji i pojawi się on w aplikacji Microsoft Teams także. Jak widzimy, został on już utworzony. Możemy teraz przenieść jakieś dodatkowe pliki do tego folderu, który nowo utworzyliśmy. Skopiujemy je i wkleimy w nasz eksplorator Windows. Pliki podlegają synchronizacji, oznacza to, że są wysyłane na chmurę. No i teraz po odświeżeniu możemy przejść do Teamsów i nasze dokumenty są już widoczne. Będą one także widoczne z poziomu aplikacji SharePoint. Widzimy nasz folder oraz widzimy zawartość naszego SharePointa i te pliki, które przenosiliśmy w ramach naszego eksploratora Windows. To, jaką metodę dobierzecie do pracy na plikach, zależy tylko i wyłącznie od Was, natomiast sama praca w aplikacji Microsoft Teams sprowadza się do płynnego przełączania się między pracą offline'ową, pracą lokalną na eksploratorze, a pracą w aplikacji Microsoft Teams albo przez przeglądarkę. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał okaże się przydatny z punktu widzenia Waszej pracy. Szczególnie rekomenduję korzystanie z synchronizacji folderów z naszym eksploratorem Windows, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. To tyle. Dzięki, cześć, pozdrawiam.